Siema, siema, jestem Radio Jupiter, to jest kończyk z naszej serii na wschodzie, oczywiście na mapie Eastern. I wstałem z rana, dosłownie przed chwilą co, jest godzina 7.45 i patrzcie, burza po prostu tak się nam tutaj rozpanoszyła, że tak powiem, że jest jakaś totalna masakra, nie? W sensie, to już od, nie wiem, od 3 gdzieś grzmi chyba, tłucze tymi piorunami co chwilę. My dzisiaj jedziemy po nowy kultywator i za chwilę wam coś pokażę, bo jest sporo fajnych rzeczy, tylko czekajcie sobie najpierw. Posprzątam u tych, znaczy tu wyniosę tam. O, dobra, czekajcie, może mi się uda rozwysypać. Czasami jest tak, że ciężko jest to kurt złapać, ale spoko. Trochę marchewki dołożymy jeszcze. I zaraz wam pokażę, jakie zmiany nadeszły, bo naprawdę dosyć tego sporo jest. No, come on. O. Aha, reszta nie będzie. No, to sobie wysypię w takim razie. No i dobra, słuchajcie. Co do zmian, ja zaraz tak tę burzę pominiemy po prostu, bo nie ma sensu, żeby ta burza leciała, po prostu poczekamy sobie, aż ona minie. A dobra, czas razy 5, zapomniałem, dobrze. Okej, więc, no burza, faktycznie burza, błyska się jej w ogóle. O, właśnie, przez chwilę widzieliście. Wody brakuje naszym krówkom totalnie, nie wiem czy będziecie widzieć, czekajcie. Pani bardzo, o, teraz idzie. Brakuje wody, brakuje siana, więc zaraz troszkę, a nie, luce, no to jest, tylko trzeba po prostu rozciąć, o. No i spoko. Więc wodę brakuje, zaraz pojedziemy po wodę. Słomy daję specjalnie, bo chcę troszkę teraz gnoić, co robić? Matko boska, tłucze, bez kitu. I patrzcie, powstała sobie już wiata. Jest, już mamy wiatę postawioną elegancko. Tu wylałem troszkę takiego cementu, troszkę żwiru podsypałem gdzieś tam. No i taka wiata sobie powstała. O! Model nie jest zbyt dobry, ale no cóż. Lepszego, który bardziej pasował, nie znalazłem. I tak to sobie to się prezentuje, nie? To mamy taką skarpę fajną, delikatną. No i tu mamy już otoroczny teraz rzepak. Musimy go w ogóle się popryskać. Nie wiem czy się zdążymy czy nie, ale na pewno w któryś z tych kolejnych odcinków postaram się to zrobić. Więc na razie sobie tutaj stały dwie przyczepki, nasza autosanka i ruska. No i tu powstała wiatka, już taka trochę fajniejsza. No i tu dogadałem się oczywiście z sąsiadem, troszkę mi ogródka pozwoli wyciąć, mam teraz tylko tyle. Trudno. No i właśnie mam teraz tutaj taką wiatkę postawioną. On troszkę wyżej jest niż obora, więc troszkę mi się tam teren papierdzielił, ale to nic. Bardzo fajnie to wygląda. Mogę sobie, nie wiem, o, właśnie schować rozrzutnik, jakieś tam beczki na chwilę i tak dalej. A, okazało się, że ta beczka jest super do przewozów. Tylko do przewozów, a nie do rozlewania przed gnojowicy. Więc jak znalazłem gnojowicę, okazało się, że ona tutaj jakby nie rozlewa w ogóle. To jest tylko zbiornik do przewiezienia. Dlatego też... powiedziałem sobie, że ona jest pełna? Ej, chyba pełna jest woda, a to spoko. Dlatego powiedziałem sobie też, że nie będę jakby tym gnojowicy wchodzić. Po prostu kupię jeszcze jedną beczkę do gnojowicy. Jak macie fajną, podsyłajcie link do Elixa na Mudhubie czy coś tam, nie wiem, nie? Dobra, to co? Ogólnie też tak. Sprawa tego typu, trzeba zaznakować Blarusa, bo dzisiaj troszkę sobie podziałam nim. Czekajcie. Okej, okay. Niech się to zaznakuje. Dobra. Okej, okay, spoko. I słuchajcie, teraz tak. Ja sobie w sumie nim wyjadę już. Wejdziemy sobie Belarusem. Powolutku, o czekajcie. Muszę sobie coś zmienić. Dobra, kierownica musi mi działać. Piesek sobie chodzi, fajnie, fajnie. Dobra. Okej, okay. Jedziemy po tą wodę, nalać tym krówkom. Zaraz trochę też tam lucerny zrzucę z góry. I ten, i będziemy dzisiaj ogólnie orać i pokażę nowy agregat, jaki zakupiłem. Tylko minus jest taki, że on jest do remontu, więc jest troszeczkę wyniszczony, lakier trochę jest średni. Jakoś to będę chciał przemalować na nowo. Także nie wiem czy zrobić to na kolejnym odcinku czy poza odcinkiem, ale chyba zrobię po prostu tak, że w kolejnym odcinku będziecie już widzieli, jak ja sobie go tam przemalowałem i tyle, nie? Raczej nie będzie jakiegoś tam większego problemu. Kolor będzie ten sam, tylko go po prostu odnowię, nie? Bo on bardzo zszedł, wyblakł strasznie i tak dalej. No beczka jest na fulla, więc spoko. Postaram się tutaj dojechać, ale tak będę musiał pojechać jeszcze jedną beczkę wody. W sensie do naszego zbiornika wody, tam gdzie się pobierał zwykle. Okej. Okay. Jak, tam woda się tankuje, czy nie? Tankuje się, no ale nie wiem czy mi starczy właśnie. Chyba nie. Jezu, te krowy potrzebują tyle wody, że to jest masakra, naprawdę. Trzeba lać i lać tym krowom, nie? Ale to nic. Stoi B5, a właśnie, nie mówię wam. Przerestorowałem B5. Już jestem w Tawicach Lubelskich, proszę bardzo. LU, zbieżność liter przypadkowa, takie taką jakby dali mi w wydziale komunikacji. Więc jak ktoś przypadkiem ma takie same blachy,
Na Elu, to sorry, nie wiedziałem. Ale tak, już jest ten przerejestrowany na polskie. Więc super, rodzica pełnoprawnie stoi już na mnie. Jestem tak ciekaw tylko, czy tutaj w ogóle ludzie do domu idźcie, burza, wy co, chodzicie. Jestem ciekaw właśnie, czy ruch jest włączony, bo powiem się, że mogę go nie mieć. Czekajcie. O, właśnie. Wybaczcie tego fajla drobnego. Po prostu gdzieś tam miałem nieogarnięte. Tam już sobie stoi ogólnie ten agregacik, jak widzicie. No jest to, co by nie było, prawie ta sama wersja, co tamta, tylko tamten był 2,5-metrowy, ten jest 3-metrowy, więc troszkę progres. Ale ogólnie na kolejne żniwa będę planował już kupić sobie coś większego, znaczy większego, po prostu coś z Unii raczej, nie? Bo ten tam bomety akurat mam, to spoko są, ale Unia jednak troszkę tam, w sensie marka Unia troszkę by lepiej chyba mi się sprawdziła, jak chodzi o moje zapotrzebowanie. Więc to ja tam jeszcze z czasem gdzieś sobie ogarniemy. Kurczę, naprawdę deszcz napierdziela, jak wściekły, bo tankuje mi się to w ogóle. A, już tu mam. Właśnie, żeby tak nie było, o. No i full, lecimy oczywiście. No i fajnie. Więc jest taki odcinek troszkę z prac polowych, troszkę nie, bo ogólnie mamy wczesną wiosnę. Dzień pierwszy. Także chciałem troszkę ruszyć z tym tematem. Za chwilę będą nam tutaj sobie liście jakby zakwitały, więc spoczko. Ale to jeszcze tego czasu troszkę trzeba poczekać, wiadomo, nie? Dobra. No, teraz jakoś tak weseli z tymi samochodami. No, jak jest burza, to wiadomo, troszkę te FPS-y dropią teraz 65, więc jest naprawdę lipa. Ale spoko, zaraz sobie tylko nakarmimy. Napoimy krówki. Poczekam sobie, pójdę do domu jeszcze na chwilę, coś tam ogarnę i powiedzmy, że burza sobie minie, to pojedziemy w pole, nie? Bo będziemy dzisiaj, jakby to powiedzieć, no, orać i agregatować, co nie? Także fajnie, może pojedziemy też na nowe pole, jak mi się uda. Ale to zobaczcie sami gdzieś. Chociaż nie, myślę, że nowe pole to raczej będzie później. Wybaczcie w ogóle, bo chciałem się na tym polu podziałać i tak dalej. No i to zaraz akcja na wozy rusza, opryski, więc pewnie będę chciał najpierw rozrzucić, znaczy no, ogarnąć opryski na rzepaki i tak dalej. W sensie głównie na rzepaki, a nawozy na przężyto, nie? Dobra. Okej, niech się to wyładuje. Nie wiem w ogóle, czy mi starczy tej wody tyle. No to jest trochę tego, ale jakoś nie specjalnie dużo. No dobra, powiedzmy, że się tam jedną beczkę później dowiozę. A to nie mam czasu na teraz na to, nie? Okej, wyłączymy sobie ten silniki. Wejdę sobie jeszcze po MTZ-cie na górę. Dobra, i teraz tak. Cześć, trochę sobie oddalę. Okej, spoko. No i teraz tam sobie zrzucimy. Spoko, powinno być już full, nie? A, trzeba rozciąć jeszcze, sorry, nie rozciąłem. A więc dobra. O, sorry, krówka. Czekajcie. Powinno być już, no dobra, rozcięty, nice. Dobra, to co? Dajcie znać, jak w ogóle wam się ta wiata podoba. Wydaje mi się, że jest naprawdę spoko. No, model nie jest specjalnie pierwszego sortu, ale fajnie się komponuje to, jak chodzi o to, bo dokładnie taką wiatę chciałem, na 4 gwiazdy, taką właśnie, że mógł sobie coś tam zaparkować. No i ewentualnie coś położyć wzdłuż, nie wiem, jakiś kombajn czy coś takiego. No powiedzmy, że będzie tak najbardziej spoko. Mam kombajn dopatrzony w ogóle, ale też jeszcze wam powiem dopiero w kolejnym odcinku, jak już go kupimy. Bo kupimy go chyba w kolejnym, także spoko będzie. Dobra, to co? Ja w takim razie lecę. Zamknę może tu jeszcze bramę. Lecę w takim razie do chaty i widzimy się za chwilę, jak już przystanie. Jak ta burza zejdzie po prostu, nie? No i dobra, godzinka 10:19, za chwilę też zaczęło padać, więc trochę taka, no, wiosna na pełnej, że tak powiem, ale to nic. Zasiadamy sobie, ja sobie też trochę tą beczką wyjadę. Nawet nie takowałem jeszcze sobie tej wody do końca, więc sobie tylko po prostu beczkę odstawimy. Powiedzmy gdzieś w tym miejscu, tutaj koło boring sobie na razie stoi. Ojej, czekajcie, trochę zapędziłem. W ogóle jak tam mleko? Nic jeszcze mleka nie produkują, kurczę. Dajcie znać, kiedy mleko będzie produkowane. W sensie ono muszą przekroczyć rok, czy jak to działa? Bo ja totalnie nie wiem. I czy też się zwierzęta rozmnażają? W sensie powinny się rozmnażać chyba, nie? Ale dajcie znać mi, kiedy się będą w ogóle, wiecie, rozmnażały te zwierzęta. Bo no szkoda troszkę tracić, wiecie. Szkoda tracić no czas na to, nie? Chociaż no, musi tak poczekać, nie? Chyba. No ale mniejsza. Dobra. Więc jedziemy sobie oczywiście po nasz nowy agregat. Znaczy nowy. Jest używany oczywiście. I jest tylko na ten sezon kupiony, bo tamten 2,5-metrowy to się bym chyba zajechał, jakbym go używał cały czas.
A jak będę miał ten nowy właśnie, czyli ten 3-metrowy, no to spoko, nie? Tym bardziej też będę chciał go troszkę, jakby omówię, odmalować, bo jest faktycznie w kiepskim stanie. Zaraz mu go pokażę dokładnie. O, dokładnie, mam go odebrać spod remizy. To się jeszcze świeci światło? Dziwne. No dobra. Więc odbieramy sobie. I zaraz mu go pokażę. O, czekaj. Nie ten przycisk. Więc proszę bardzo. Tak on się prezentuje. No to jest normalny 3-metrowy bomecik. Dwa wałki z tyłu. Tutaj mamy 4 linie drapaków. Więc spoko, idealnie będzie pod po orce, nie? Żeby sobie go używać. Więc fajnie, jak mówicie, właśnie kolor taki bardzo wyblakły. Będę chciał go zrobić taki typowy bordowy, elegancki i w ogóle. Także to zobaczycie niedługo. Nie mogę otworzyć tego? Dziwne, myślałem, że tu jest ten. Okej. Więc podejdziemy sobie. Cofnę sobie troszeczkę pod niego. Dobra. Zapięte. Wszystko cykwuch. No i lecimy. Fajnie, bo jest 3-metrowy i to właśnie chciałem, żeby był już 3 metry. Bym mógł sobie na spokojnie nim działać. Więc naprawdę na plusik. Nie wiem, czy mam jakieś timelapse'a walne, ale może się uda. A, i też wam powiem od razu jedną rzecz, że rozwiozłem sobie na nasze pole, na to nasze nowe pole, rozwiozłem sobie obornik, już wam pokazuję. Proszę bardzo, jest tutaj obornik na fulla, nawieziony, więc dam konkretną, bo tam obornik mi zostało jeszcze, więc tam trzeba jeszcze to wszystko jeszcze raz przeorać, albo może po prostu pojedziemy gruberkiem i tyle sobie gdzieś to ogarniemy. Nie no, dramat jest. No nie, ja pierdzielę. Oni mnie nie widzą, czy co jest? Weź tu graj realnie, nie? Farmik. A wy mówicie, żebym grał realnie. Jak grać realnie, jak żyć? Dobra, nieważne. Piesek, mógłbyś sobie stąd iść? Czekaj, ja mam jakiś klakson na ciebie? Gdzieś tam jest, prawda. A muszę go zbinować na kierownicę. Dobra, na razie tak. Odstawimy sobie tutaj podwiatę. Agregacik, bo teraz tam nie będzie jakby potrzebny do używania. Będziemy go używać za chwilę, jak tylko skończymy orać. Bo właściwie chciałem... O, wiecie co, może czekajcie, sobie tak cofnę. Tak, ale w tych krzakach powiedzmy. No, jednak słabo wymierzyłem. W sensie powinno się raczej robić z tej strony niż z tamtej. Ale mniejsza, chyba 3 metry powinno wejść, nie? No, elegancko, tak myślałem. Dobra. Okej, opuścimy sobie go. Trochę taki fof za bardzo. Spoko. No i jedziemy po pług, nie? Pług stoi tam koło koło domu. Ja też ogólnie chciałem koło domu ogarnąć, posprzątać, więc wszystkie rzeczy spod domu będą pod te wiaty wywalone. Te wszystkie brony, niebrony, siewniki. To akurat w sumie siewniki są tam, nie? No ale... Aha, dobra, trzypek stoi. W ogóle trzypaka też będziemy długo sprzedawać. Pewnie gdzieś po sezonie. Jak już trochę nam się rzepak zwróci, to trzypek będzie sprzedany. Kupimy inny ciągnik z turem. Troszkę mocniejszy, bo wiadomo, trzepek jest... No jest taki... Okej, ale wiecie, no średnio raczej pasuje, nie? Ewentualnie może trzepek zostawię, tylko samego tura sprzedam, żeby tam jeszcze dociupał do kolejnej wiosny, a kolejnym razem po prostu się ogarnie. Znaczy no, jakby wezmę sobie go po prostu, zostawię do takich prac właśnie typu przywieźć beczkę, coś tam ogarnąć u krówek i w ogóle. Troszkę przestawimy sobie ten pług, ale ciężko idzie. Dobra. Kable jakieś tam chyba były wreszcie do podczepienia. No i ruszamy. Oczywiście, że jeżeli wiosna, to ruszamy z naszym tutaj, proszę ja was, poletkiem, żeby tu wszystko poorać sobie elegancko. Także tu raczej nie ma nic do gadania, po prostu działamy, prawda? Działamy, to sobie zajadę elegancko. No i dobra. Lecimy oczywiście od miedzy dookoła, będziemy lecieć i tak dalej, nie? To chyba... Chyba proste. Okej. No i ruszamy sobie z orką. Ruszamy z orką sobie to właśnie taką wiosenną. Myślę, że pójdzie w miarę spoko. No, pole nie jest takie specjalnie duże, też mówiłem, będę chciał to poletkowane sobie na kukurydzę. Bo to będzie takie typu pod kiszonkę. Nie będzie to jakoś też specjalnie dużo plonu z tego, bo tu jest taka raczej słaba ziemia. Dlatego no, kiszonki wystarczy, myślę, na TMR. Też na pewno będę musiał sobie ogarnąć jakieś pole z trawą, żeby móc sobie zbierać siano, co nie? Tylko właśnie nie wiem, czy przypadkiem siano z lucerny nie daje mi też TMR-u. Ale to jeszcze sprawdzę, ale chyba nie, chyba to musi być siano z trawy takie typowe.
No zobaczymy. W każdym razie nic to nie będę na razie mówić. Ogarniemy to sobie na spokojnie później, nie? W ogóle bardzo fajnie, cieszę się, że ten rzepak tak mi rośnie już z tym kolejnym w kolejnej fazie wzrostu. Aha, no i tu jest jeszcze sprawa taka jedna, bo to będę musiał zrobić troszeczkę myczek, żeby tutaj przeorać to. Okej, tak postaram się jakoś w miarę nie za bardzo. No, podnoś się, czemu się nie podnosi? Okej. Wybaczcie, tak tu będę trochę krążył, ale wiecie, muszę tutaj przeorać to, żeby miał całe pełne pole. Dobra, no i spoko jest. Więc spoko, bo troszkę mi zostało, wiecie, jak się bawiłem z tą, jak się bawiłem z... No, z tym rzecz, no, kurczę, co ja chcę powiedzieć. Z drogą, nie? Więc wiadomo, ta droga wygląda spoko, jakaś trawa taka mniejsza, więc chyba, nie wiem, chyba będę tą trawę wokół drogi ścinał po prostu na ten... dla krówek. Tak najprościej w świecie, po prostu sobie będę jeździł wozem i tej drogę wycinał kosą. No nie wiem, coś wymyślę. Będę miał kosiarką. Właśnie, kosiarkę też musimy wymienić, bo to jest malutka i trzeba po prostu jakąś nową. Więc pewnie po prostu kupimy tą Danią Moca, pewnie, chyba tak. Od producenta Danią Moc. Bo ona jest taka trochę szersza i będzie nam troszkę więcej jakby brała, nie? Także też nie masz, trochę szybciej pójdą niż tamte. Żniwa oczywiście mówię, pokos tego, nie? Pokos, rzecz jasna, podczas sianokosów. Tak, dokładnie. Zobacz, trochę się gubię. Nie, ale fajnie też wygląda, te dwie wiatry naprawdę dają klimatu i myślę, że wygląda całkiem spoko, nie? No miał ogólnie ta wiatra stać w tym miejscu, tutaj miał być silos w poprzek, no ale nie udało się po prostu, bo no jak jest mapa pod kątem, no to nie za bardzo też mogę wiele zrobić, nie? Na całe szczęście już trochę ten multiterrain daje nam możliwości więcej odnośnie tych map, więc tu nie ma troszkę, już nie ma takich wielkich problemów jak wcześniej. A więc też spoko. W ogóle jak ten temperatura gleby wygląda? Bo też pytaliście mi, że ten temperatura gleby to jest do siewu, nie? No mamy temperaturę gleby 2 stopnie i 2 stopnie jest ogólnie na dworze. Więc myślę, że spoko, taka bardzo wczesna orka, to jeszcze chyba nie jest jakaś tragedia, nie? Nie wiem, po prostu miałem zrobić jeszcze w zimie, ale myślę, że w zimie nie będę orać, raczej już ruszę na wiosnę. Powiedzmy, no i to na to wiosnę tam chciałem sobie to wyorać, nie? Dobra, ale tak całkiem serio, ludziska. Ja tu chyba powiem szczerze, że mam walę timelapse z tej orki. Gdzie w ogóle zadankowałem? Maszynkę zadankowałem. Walę timelapse z tej orki, widzimy się po prostu za chwilkę, jak sobie tutaj ładnie pooram, nie? Także... No i dobra, jedziemy, powoli już tak już to wychodzi. Zaczął nam deszczyk padać, więc w sumie chyba będziemy musieli poczekać z tym agregatowaniem. Nie wiem, że po prostu poczekamy chwileczkę. No ale cóż, nic nie poradzę, jak wiosna to wiosna, opadu trochę pewnie jest, bo to wiadomo, po zimie się nazbierało tego wszystkiego. Więc jakby rozumiem i też nie będę taki, że będziemy kultywatorować podczas deszczu. Bo raczej to wychodzi średnio, nie chciałem tego robić. Dobra, widzę, że jeden przez mi chyba zostanie, nie? No, taki jeszcze przez zostanie. No jak gdzie coś tam, może relikatem jakie zrobiłem, ale to powiedzmy kultywatorem już poleci i będzie spoko, nie? Więc fajnie. No i dobra. Dawajcie znać, jak mówię, co sądzicie o tych speedach, czy on się podobał, czy nie, bo ogólnie raczej widzę, że odzew taki raczej spoko. Ale warto też wiedzieć, co nie? I cóż jeszcze, ostatnio widziałem tam jakaś
mikrokłótnie się w komentarzach wzięła, który jest lepszy siewnik, Isaria czy nasz ten Amazonka. Oczywiście, że Amazonka jest lepsza, aczkolwiek jak dostanę testy, to sobie testuję po prostu ją, co nie? Tą Isarię. I nie ma nic z tym, wiecie, jakby takiego, że o, wziąłem gorszy siewnik do testów, nie? No, wziąłem sobie i tyle. Farming goś tam sprzęt nie ma znaczenia, co by nie było, no ale jak się trzyma się realizmu, to wiadomo, że że Amazonka jest lepsza, dlatego też Amazonka ogólnie też przejdzie remoncik, troszkę ją tam, to nie takie, że wow, tylko po prostu okleimy ładnie naklejkami, żeby wyglądała jak trzeba i nie będzie problemu, prawda? No, więc myślę spoko i jak coś, to się nie przejmujcie tym, że Isaria jest, bo jest słabsza czy coś, po prostu testuję ją sobie jeszcze na te siewy jarę, tutaj na wiosnę właśnie, zostanie nam jeszcze ta Isaria, potem już ją normalnie oddamy w ręce suchego. Właśnie tam ktoś pisał, że kiedy wyjdzie Isaria od drivera 300 i suchego? Więc tak tylko przypomnę, driver 300 to suchy. To jest jedna i ta sama osoba, jakby ktoś nie wiedział. Więc po prostu się nie doszukiwać niczego, po prostu no, skończę jakby testy, oddam normalnie i już będę dalej działać Amazonką, tylko tam jeszcze sobie troszeczkę, jak mówię, ogarniemy, żeby troszkę lepiej wyglądała, nie? Bo na razie nie jest specjalnie, powiedzmy to, apetyczna? No tak można powiedzieć, bo jest taka strasznie, wiecie, pusta, nie? A z naklejkami to troszkę lepiej wyglądała. No i dobra, opuszczamy sobie, ja też gaszę. Ile tam zostało ropy jeszcze? Jeszcze mam sporo. Także dobra, lecę na chatę. Deszcz przeminie, a ja przyjdę do was z tym, z nową częścią tego vloga. Dobra, witajcie. Słuchajcie, czas minął, co prawda, ale minął do kolejnego dnia, bo padał przez cały dzień. Jeszcze w nocy była burza, także totalna masakra. Jest 8:45. A co? A ja ruszę w takim razie. W ogóle mogę schować audycję, no ale dobra, audycję jeszcze tam sobie będziemy nieraz jeszcze jeździć. Wyskoczyłem jakieś zapotrzebowanie na przędzalni. Zaraz sprawdziłem, ale to chyba chodziło tylko i wyłącznie o ten. O. Tak, o wełnę. Wełny niestety nie mam, więc wiadomo. Dobra, słuchajcie, teraz tak. Sprawa tego typu. Jak wyglądają ceny naszych zbóż? O, wody mi brakuje, zaraz wszędzie też obrządki porobić. Ceny zbóż. Jak to wygląda aktualnie? A, jestem teraz na początku osi, w ogóle tak zrobimy sobie, bo przez ten shaderki nie widać do końca. Soja niedługo będzie w piku, a na lato dopiero będzie w piku, no to średnio. I co mi się zostało oprócz soi? Poczekajcie, bo to mam, może sprawdzić dokładnie, co mi zostało, żeby zarobić jak najwięcej pieniędzy. Soja, kukurydza, a nie, soja tylko została. Soja, jęczmień i pszenica. No to dobra. Więc soja będzie w piku, pszenica i jęczmień na razie jest tako, ale no w zimie będzie lepiej, nie? Jakby coś to jeszcze nam przyszedł, powiedzmy, no ale boję się, że właśnie zaraz spadnie ta cena, nie? Bo rok temu, widzicie, średnio było to. Nie, może się na wiosnę dopiero sprzedam, zobaczymy. W każdym razie, czas oczywiście na nasze... O Jezu, to nie zrobimy poprzecznika jeszcze, czekajcie. Jak ja to jeszcze poprzecznika nie zrobiłem, to ja w takim razie ruszam, ogarnę sobie poprzecznika jeszcze tutaj i ruszamy z agregatowaniem na tym polu. Raczej powinno pójść szybko, więc tutaj nie będzie z tym chyba problemów. Na kolejnym odcinku polno jest jakieś zrobić siewy jarę, tylko tam jeszcze chciałbym tamten, to drugie pole, tamto przekultywatorować, żebyśmy mieli, powiedzmy, glebę gotową, bo tam jest obornik rzucony taki, co prawda nie jest jakaś duża warstwa tego, ale to się tam przypaliło przez te parę dni, więc warto było po prostu to jakoś tam, dobra, powiedzmy, będzie tak, nie będę jakoś tam się nad tym jeszcze bawił. Dobra, idziemy sobie tędy. No, więc jeszcze sporo tam mi rzeczy, co prawda, zostało, ale to ogarniemy sobie, jak mówię, na kolejnych odcinkach gdzieś tam. Jest cała dobra, chyba tak nie ma sensu wjeżdżać. A po prostu gdzieś tutaj stanę, a może o tak. I teraz spróbuję zawijać. Coś to nie zahaczyć o nic, nie? Powolutku jakoś. Okej. Okay. W miarę to wychodzi chyba, nie? Chyba w miarę to jest. East. W miarę to east chyba. Co tam? Aha, tu jest ten, krokwia, znaczy belka ta cała. Tam stelaż, sienki, jak to nazywać. No i dobra, odczepiamy sobie i podczepiamy agregacik. Jak mówię, będzie jeszcze malowanko jego, także troszkę sobie go odmoluję, naprawię. Też trzeba będzie troszkę odrdzewić pewnie. Tam parę rzeczy do tego pójdzie. Ogólnie go kupiłem za 5000, więc nie jest to jakiś tam specjalnie duży pieniądz. Ale jeszcze malowanko doliczyć, to myślę sporo wyjdzie też tam, nie? Za malowanko. Dobra. Sobie, teraz w tą stronę.
Okej. No i dobra, i wjeżdżamy sobie. Jestem ciekaw w ogóle, jak to będzie szło. Jak tam to będzie ten kultywator działać. Ale chyba będzie spoko, nie? Raczej. Myślę, że będzie chyba git. Nie, no idzie elegancko, tak jak trzeba. Super sprawa. No, więc fajnie. Takie odcinek dzisiaj troszkę wam walę dłuższy, bo już tu mam 40 minut na osi, ale wiem, że też się będzie ten speedik tam, 10 minut powiedzmy to trwało. Także skrócę to do jakiejś minutki pewnie. No, razy 1000 ustawię pewnie speeda i tyle. Także tak. Chociaż nie, czekajcie, w kolejnym przypadku chciałem troszkę popryskać, więc w sumie... Ale właśnie, co ja będę siał, jak jeszcze temperatury mnie trzymają w ogóle. W sumie jest 9, ale chodzi o temperaturę gleby, nie? Więc mogę siać ogólnie. Co chciałem siać tutaj na tym tym? Kukurydzę chyba chciałem siać, nie? Kukurydzę kiedy może będzie siać? To jeszcze czasu mam. Tu pójdzie kukurydza. Ale tam chciałem zasiać jeszcze tą. Tam chciałem zasiać pszenżyto, czy tam chciałem zasiać? Chyba samą pszenicę chciałem tam zasiać. A pszenżyto mamy w ciul. Więc sobie pszenicę walniemy sobie tam na samej górze, nie? Tam na górze ogarniemy sobie to. Na tym nowym polu. Ale to spoko. Gdzieś tam na pewno się to uda wszystko zrobić. Także w sumie tam do siełów jeszcze Jarek jeszcze jest sporo czasu. Ale w sumie spoko to wychodzi, bo najpierw będziemy mogli sobie, wiecie, porobić te siewy, znaczy porobić te żniwa rzepakowe najpierw, co nie? Po tych rzepakowych dopiero jak tam gdzieś się ruszy to wszystko tam później, no to będziemy dopiero robić żniwa zbożowe. Więc fajnie to wychodzi i spoko, że akurat tak to jakoś idzie. Ja też to w ogóle nie wiem, jaka dawka to będzie tych oprysków. Na pewno będę się trochę od chwastu popryskać. Ale to jeszcze. Więc zobaczymy. No myślę, że ten opryski walniemy na kolejny odcinek raczej, tak sobie zostawię. Ale to też się zobaczy w miarę jakoś, nie? Żeby nie było. Dobra. No, dzisiaj fajnie byłoby skończyć to kultywatorowanie na tym polu, żebyśmy już mieli gotowe wszystko pod zasiew. No i też co będzie było fajnie, że tutaj wam pokazałem tą wiatę, bo długo zastanawiam się, na który model wiaty wybrać. Że tak powiem, który projekt wiaty, może nie model. No i wyszło akurat na tą. No co by nie było po prostu tej fajnie, tylko troszkę jakby model się poprawić to. No wiecie, a już tam nie chciałem sam modelować, bo trochę nie chciałem się tego robić. Więc ogarnąłem sobie po prostu tak z gotowego projektu, że tak powiem. Nie, ale patrzcie, 3 metrowy to jest raz różnica, nie? Wiecie co chodzi, jak mieliśmy 2,5-metrowego, to na dwóch przejazdach mamy zawsze 1 metr, nie? Tak naprawdę, więc teraz byśmy robili 5 metrów 2,5-metrowym, a jeszcze jakiś tam margines dochodzi, a tu proszę bardzo, tu mamy już 6 metrów porobione, nie? Więc fajnie. Też się rozglądam troszkę za uniami takimi innymi, ale one są około 100 weźle koni, żeby je używać, to jakieś fajne, bo chciałem sobie kupić Unię Maxa, ale to wiecie, to jest duży dosyć agregat. No i ta Unia Max będzie zakupiona dopiero pewnie na, nie wiem, na kolejny sezon może, albo po żniwach, jak się uda. Zresztą nie, bo to trzeba ciągnik, kurczę, duży. A jak ja chciałem teraz kupić kombajn i jeszcze ten ciągnik, to wiecie, no to trochę średnio, co nie? Proszę sobie tym ciągnikiem też jakoś daj radę. W ogóle właśnie, dajcie znać, czy kupić kolejny ciągnik, czy wymienić strzypeka? Bo jeżeli kupimy kolejny, to trzypek zostaje jeszcze z nami na sezon, a jeżeli kupimy kolejny, to po prostu trzypek leci out, nie? Więc dajcie znać, czy kupujemy dodatkowo trzeci ciągnik, czy zamieniamy trzypekę na nowy ciągnik, nie? No dajcie znać, w sumie, bo to jestem ciekawy waszej opinii, co na temat sądzicie. Bo jakby ja tam jestem, ja bym w sumie wolał chyba kupić jeszcze tego Zetorka, chyba. Miałem w planach, ale nie wiem jeszcze, więc wolę kupić właśnie ciągnik nowy i potem trzypek gdzieś przed zimą sprzedać chyba, co nie? Albo w zimie nawet sprzedać, żeby coś tam wiecie, to jakoś cena była w miarę spoko. No i co? I chyba tak to zrobimy. Chociaż nie wiem jeszcze, nie wiem, zobaczymy. Też właśnie jak mówiłem, trochę się tutaj wygadałem niestety. Mam w planach kupić Zetorka, ale nie taki 7745 czy 5211, tylko trochę inny model Zetorka, nie też nie Proximę, także spokojnie. Dalej taki ciągnik starszy troszeczkę, dalej używany oczywiście, ale inny. Takiego, którego nigdy nie używałem i bardzo chciałem wam jeszcze go pokazać, bo naprawdę wygląda sztosik. No oczywiście to będzie ciągnik z turem, nie? A więc zobaczymy. Ale jeszcze myślę, bo też mam do wyboru kupić sobie jakiegoś Ursusa, nie? Tam nie wiem, 914 czy powiedzmy 16, trochę za duży wydatek jak dla mnie tak na razie. Może gdzieś tam później, na zimę się by, albo na wiosnę by się kupiło, no nie wiem. No wiecie, w każdym razie
Jeszcze póki co chciałem sobie to serio jakoś tak powoli rozwijać, bo z tego, że mogę sobie teraz kupić duże ciągniki i maszyny, jak chcę jakoś to powoli ten rozwój toczyć i bardziej pójść po prostu w ziemię, co nie? Bo myślę, że no ta seria trochę długo trwa, który to jest 18 odcinek? 18 chyba. A widzicie, ja dopiero jestem na wiośnie tak naprawdę, a miało być tak mniej więcej, że 20 odcinków to jest pełny rok, co nie? No trochę nie za bardzo, no ale podczas daily powiedzmy, że to idzie w miarę szybko. I tak dalej, i tak dalej. No i też ten pokazuję wam, jak ten rok mniej więcej tutaj trwa, nie? Wiecie, powiedzmy, jak jacyś youtuberzy kręcą sobie filmy na sezonie, no takich jest dwóch, czy tam trzech, czy więcej, jakaś ekipa, no to oni tam sezon robią, nie wiem, w cztery odcinki, nie? To może nie, przesadziłem, no ale tak w 10 odcinków robię sezon. Więc to spoko jest, a tu muszę być akurat sam, chcę pokazywać, co robię po kolei, a nie chcę robić takich momentów, gdzie na przykład ja sobie, powiedzmy, jeden odcinek, no siemanko, witajcie, robię orkę, a na kolejny odcinek już mam tutaj zasiane, nie? No trochę średnio. Chcę po prostu pokazywać po kolei, co się dzieje na tym, na tej serii. Właśnie, w ogóle, po co ja to mówię? Dajcie mi znać, czy wolicie, gdy ja nagrywam odcinki tak jak teraz, że wam pokazuję wszystko, ewentualnie tam coś tam dokończę, jakieś prace, czy po prostu pomijam jakąś pracę. Na przykład, nie wiem, była orka, powiedzmy, no widzimy się w kolejnym i powiedzmy na kolejnym odcinku już sobie sieję i mam pole zakultywatorowane. Fakt, nie pokazywałem w ogóle rozrzucania obornika na tamtym polu, bo było rozrzucenie obornika i po prostu jakby sobie to tak dokończyłem, nie? Poza tym już, poza odcinkiem, więc troszkę było jakby zbędne, nie? Ale takie właśnie prace jak te, że na przykład teraz widzicie, jest oranko, czyli orka, a teraz mam kultywatorowanie i powiedzmy, nie wiem, czy wolicie, gdy ja to pomijam, czy nie. Dajcie znać, to będzie jakby okazja dla was do popisania się w komentarzach. No i przy okazji napiszcie hashtag wiata, bo zapomniałem tego powiedzieć na samym początku odcinka, więc hashtag wiata i wołalne wam serducho będziecie mieli przypięte. Też kto ogląda do końca, to będzie wyróżniony w jakiś sposób, nie? Więc fajnie. Ja tak troszkę jadę sobie po tamtej stronie, żeby trochę zostawić sobie na kolejny przejazd, co by nie było. No tylko teraz tak, ja tu chyba muszę zrobić jeszcze poprzeczniaka, nie? Chyba tak, chyba jeszcze przeczniak będzie robiony dla jego. No, trzeba zrobić. Więc już sobie odjeżdżamy. I fajna sprawa. W ogóle ten odcinek nagrywam dokładnie 29 kwietnia, a wy go otrzymacie pewnie 3 maja. Więc jak coś, to mogę powiedzieć śmiało, że wesołych świąt chyba, nie? Bo jakby takie delikatne święto nam się urodziło dzisiaj. Więc 3 maja, dosyć ważne święto. Jak ktoś tam obchodzi, to fajnie, patriotyzm, spoko. Ja tam specjalnie może nie jestem, ale szanuję tradycję. I wiadomo, że warto pielęgnować, kultywować te tradycje, nie? Bo to tutaj jednak takie trochę taka nasza narodowa powinność, nie? Że trzeba walczyć o to, co nasze, nie? Także tak, flaga pewnie wywieszona już u niektórych na chacie, więc spoko. Ja z prawda flagi nie wywiesiłem teraz tutaj, bo jakby, no, jestem na innym poziomie sezonu, że tak powiem, nie? Jestem dopiero na początku wiosny. Więc to jest tak naprawdę jakiś taki marzec, nie? Dopiero marzec może, coś takiego. No ale wiadomo, szybko tu idzie, więc nie ma co się martwić. Dobra. No i ciśniemy. W ogóle tak patrzę na to pole obok, jakby to pole połączyć sobie z tym, co tu mamy. To byłby sztos, nie? No mam kilka planów na łączenie pól, nic o mnie będę jeszcze mówić, ale to musi mieć większe graty, wiecie, bo na takich maszynach to wiecie, co ja tu będę robić, nie? Trzeba mieć jakieś większe maszyny i w ogóle. No i też czasu schodzi na to, wiecie, powiedzmy, wiecie, to z tego, że sobie nakupię pól, bo mógłbym kupić pól od ciula, zarabiać hajsik na tym, na plonach i bym jeszcze mógł dorobić, ale to czasu trzeba po prostu, wiecie, wszystko da się zrobić, tylko po prostu trzeba czasu, nie? A jak ja powiedzmy tam gdzieś powolutku sobie działam, no trochę tak średnio, nie? Powiedzmy z tym czasem mam. Dobra, słuchajcie, zakończmy sobie odcinek. Mi jest bardzo miło gościć was na tej serii, super, że oglądacie, że wpadacie na te odcinki. Dajcie znać, co się o tej wiacie i o tej wiacie, no i o tym kultywatorku, czy dobry zakup zrobiłem, bo jest to taki fajny sprzęcik, większy o pół metra od poprzedniego. Myślę, że sobie ten sezon porobi i potem kupimy coś większego, jak będzie jakiś nowszy ciągnik, nie? Czy nowszy, większy ciągnik. Także słuchajcie, dzięki za uwagę, do kolejnych filmów z serii na wschodzie, trzymajcie się, no i cześć, pozdro.